Cześć, witajcie. Dzisiejsza historia należy do historii z gatunku tych bardzo pokręconych, tak bardzo pokręconych, że szczerze mówiąc, gdy natrafiłam na tę historię pierwszy raz, to poczułam z nią taki dosyć dobry vibe, jeśli można to tak nazwać, i zdecydowałam się, mimo że jest bardzo kontrowersyjna, tę sprawę opracować. Dlatego jestem bardzo ciekawa, jak Wy tę historię odbierzecie. I czy kojarzyliście ją wcześniej? Myślę, że na pewno możecie mieć lekką styczność z tym motywem, jeżeli oglądaliście American Horror Story, bo rzeczywiście tam próbowano coś na kształt tej historii w jednym z sezonów, już nie pamiętam, którym przedstawić. Także dzisiejsza historia będzie dosyć ciekawa, będzie w niej romans, będzie w niej środowisko medyczne, będzie w niej bardzo dużo zdrad, a także będzie w niej to, o czym słuchać lubicie najbardziej, czyli motywy prowadzące do zesłania kogoś na tamten świat. Zanim zaczniemy, chciałabym Was jeszcze bardzo serdecznie zachęcić do zostania moimi patronami. Patroni mogą odsłuchiwać odcinki troszeczkę wcześniej niż pojawiają się na YouTube, a także otrzymują newsletter. No i przede wszystkim pozwalają mi publikować regularnie i nie martwić się o źródła, a także sprzęt, za co serdecznie dziękuję i ode mnie dla Was wielkie serduszko. Także już nie przedłużając, zaczynajmy! Dzisiejsza historia i myślę, że wszystko złe, co się wydarzyło, jest oparte przede wszystkim na jednej rzeczy, na specyfice relacji, która była bardzo toksyczna pomiędzy dwojkiem ludzi, a dokładniej pomiędzy Gwen Graham i Katie Wood. I o ile istotne jest, że związek, który stworzyłem, był bardzo pokręcony i niepoprawny, to myślę, że bez zagłębienia się w dzieciństwo z każdej, każdej z tych kobiet nie za bardzo możemy zrozumieć, jakie intencje nimi kierowały i jakie przeżycia ukształtowały je na kobiety, którymi były w momencie poznania. Dlatego też stwierdziłam, że przedstawię pokrótce, jak wyglądało dzieciństwo każdej z nich, żebyście mogli się zorientować, na jaki typ człowieka najprawdopodobniej każda z nich wyrosła. Wbrew pozorom jest to bardzo istotne, bo tak często lubimy wrzucać wszystkich sprawców do jednego wora, cytując klasyka, bo to zła kobieta była, a tak naprawdę nie jest to do końca zgodne ze stanem rzeczywistości, bo często w takiej złowieszczej parze mamy prowodyra i kogoś, kto, będąc uzależnionym w relacji, te dosyć niecodzienne prośby spełnia. I w tej relacji dużym problemem było określenie tego, tak naprawdę, czyj był pomysł, żeby zrobić to, co zrobić, kto wpadł na to pierwszy i kto te niepoprawne zachowania inicjował. Ale oczywiście, nim zdradzę, co Gwen i Katie postanowiły zrobić, najpierw nieco Wam przybliżę ich młodzieńcze sylwetki. Zaczniemy od Gwen. Graham, a właściwie Gwendolyn Gale Graham, która przyszła na świat 6 sierpnia 1963 roku. Swoje pierwsze lata spędziła w Kalifornii, a potem jej rodzina przeniosła się na farmę w Teksasie. Stało się to, gdy Gwen skończyła piątą klasę podstawówki. Jej ojciec był surowym mężczyzną, który uważał, że tylko brutalna prawda i przystosowanie do przetrwania jest w stanie przygotować Gwen do przyszłego życia. I takie też wychowanie głę fundował. Uważał, że Gwen przede wszystkim musi zrozumieć, że życie składa się nie tylko z tej dobrej, wesołej i radosnej części, ale też z części, która ma w sobie ból, smutek i odchodzenie. Dlatego też, korzystając z okazji, że rodzina mieszkała na farmie i głównie właśnie z tej farmy się utrzymywała, postanowił od najmłodszych lat włączyć Gwen do obowiązków, które wiązały się z ubojem zwierząt. Tak więc Gwen na początku zmuszana byłaby patrzeć, jak kurczaki są dekapitowane, a świnki przerabiane na różnego typu brykasy. A w następnych latach była także zmuszana, aby sama to robiła. Jej ojciec uważał, że im prędzej sama na własne oczy doświadczy całego procesu, jak jedzenie jest przenoszone z zagrody na talerz, to tym bardziej będzie potem umiała docenić to, co ma, a także będzie przygotowana na trud przyszłego życia. Oczywiście Głę się to nie podobało, ale nie mogła za wiele powiedzieć. I o ile część z Was może stwierdzić, że nic złego jest w takim podejściu, bo na przykład wychowywaliście się na wsi i też te procesy od najmłodszych lat obserwowaliście, ja na przykład na wsi się nie wychowywałam, ale jeździłam na wieś co wakacje i szczerze mówiąc, wszystko to, co jest tutaj opisane, sama w dosyć młodym wieku widziałam na własne oczy, ale ja. Chciałam to akurat oglądać z ciekawości, a nie byłam zmuszana. Nie wspominam tego jakoś drastycznie, choć może rzeczywiście byłam za młoda i teraz z tego wynikają moje dziwne zainteresowania, jak prowadzenie takich, a nie innych podcastów. I chodzi mi o to, że może wam się wydawać przecież, że chwila, chwila, zmuszanie dziecka do takich rzeczy to wcale nie jest nic dziwnego. Kiedyś wszyscy tak mieliśmy i żyjemy. To mogę się z Wami w tym zgodzić, tylko że surowe wychowanie Gwen na tym się nie kończyło. Na przykład, gdy Gwen miała już 15 lat i była nastolatką, dosyć już odrębną, autonomiczną osobą, miała psa o imieniu Misty. Pies ten podobno oszczekał konia, na którym jechał jeździć, i według różnych źródeł, albo koń się spłoszył, ale jeźdźcowi nic się nie stało, albo koń się spłoszył i zrzucił jeźdźca, co w każdym razie bardzo nie spodobało się zarówno ojcu Gwen, jak i jej bratu. Dlatego jej brat postanowił psa pozbawić życia. To bardzo wstrząsnęło dziewczyną i nie mogła pogodzić się z tym, że tak naprawdę jej jedyny sprzymierzeniec w tym domu, w którym nie zaznawała wiele ciepła i zrozumienia, został jej tak brutalnie odebrany. A jako, że nie miała oparcia, czy to w rodzeństwie, czy to w swoich rodzicach, nie mogła w sposób naturalny przebolać tej straty albo chociaż zrozumieć, co się stało i dlaczego. W jej głowie ta sprawa jawiła się jako niewyobrażalna tragedia jako zdarzenie nie do przeskoczenia. Dlatego Gwen nie potrafiła i nie mogła przejść do porządku dziennego. Udała się do ogrodu i wykopała czaszkę, a także zęby Misty. I trzymała ją w swoim pokoju na miejscu takim dosyć wyeksponowanym. Gdy jej matka zorientowała się, co Gwen zrobiła, przyszła do niej i zrobiła jej awanturę, żeby pozbyła się tych szczątków, bo jest to po prostu nienormalne. Gwen jednak się niej nie posłuchała, to znaczy, posłuchała się, ale częściowo. Rzeczywiście czaszkę i zęby Misty z takiego piedestału w jej pokoju schowała, ale schowała do Alabastrowego, jasnego pudełeczka w kształcie serca, i od czasu do czasu sekretnie tam zaglądała. W ogóle, jeśli by się przyjrzeć całej tej relacji rodzinnej, to Gwen nie była blisko z matką. Właściwie to były skonfliktowane i często się kłóciły, a podczas tych kłótni, niestety, matka często podnosiła rękę na Gwen. Prawdziwą i bliższą relację kobiety zaczęły dopiero budować, kiedy rodzice Gwen postanowili wziąć rozwód i matka była z ojcem Gwen w separacji. Dopiero wtedy zaczęła trochę bardziej rozmawiać z córką, i te relacje, gdy matka już wyprowadziła się z toksycznego domu, zaczęły się trochę lepiej układać. Jednak Gwen w tym domu zostawiła. I szczerze mówiąc, nie wiem. Co ojciec i brat Gwen mieli z tymi psami, ale jeśli myślicie, że to już koniec horroru dziewczyny, no to jesteście w błędzie, bo gdy Gwen miała 17 lat, to ojciec tym razem zmusił samą Gwen, żeby oddała kulę w kierunku jej drugiego psa, który był bardzo stary i utykał. Próbował wytłumaczyć dziewczynie, że tak naprawdę robi łaskę i przysługę temu psu, jednak Gwen tego w taki sposób nie widziała, jednak nie miała wyboru i musiała się ojca posłuchać. Zaś ciało psa potem wyrzuciła do rzeki, i popłynęło ono z prądem. Tej nocy jednak nie mogła zasnąć, ponieważ to, co zrobiła, stało w sprzeczności z jej naturą. I tej nocy również, niestety, padła ofiarą okrutnego żartu, o ile w ogóle żartem to można nazwać, ze strony swojego wspaniałego tatusia, który uznał, że będzie to przezabawne, jeśli w nocy zacznie skrobać okno pokoju córki tak jak niegdyś czynił to pies, którego postanowił wysłać na tamten świat. Gwen doskonale wiedziała, że nie jest to pies ani duch psa, jednak była podobno przerażona, nie na żarty. Dlaczego? Dlatego, że istnieją pewne źródła, które sugerują, że po prostu ojciec Gwen wykorzystywał i o ile nie przerażało ją to, że coś jej skrobi w okno, to przerażało ją to, że po prostu ojciec zechciał odwiedzić ją w środku nocy. Oczywiście to, jak i również. Inne rzeczy, o których pewnie nawet nie wiemy, pojęcia nie mamy i nigdy się nie dowiemy, wpłynęły na to, jak Gwen się czuła i jak Gwen radziła sobie, a właściwie nie radziła z codziennością i z rzeczywistością. W momencie, gdy dziewczyna opuszczała dom rodzinny i się wyprowadzała, to miała ona na obu przedramieniach 31 różnych blizn, które powstały po tym, jak sama sobie zadawała ból. Używała do tego zarówno ostrych przedmiotów, jak i też wyrobów tytoniowych. Zresztą Gwen próbowała rozładować to napięcie, które, no cóż, w sytuacji jaką miała, było ogromne na wiele różnych sposobów. I wkrótce, niestety, dotarło do niej, że ma problem z napojami wyskokowymi. Dodatkowo, gdy znieczulała się w ten popularny w naszym społeczeństwie sposób. To traciła kontrolę nad sobą i stawała się bardzo porywcza na tyle porywcza, że pewnego razu ukruszyła ona zęba dziewczynie swojej siostry, a zresztą Gwen w ogóle miała różnego typu obrażenia z różnych momentów nie były to jakby z jednego okresu, nawet obrażenia z różnych momentów jej życia które wynikały z tego. Że w stanie nieodpowiednym, nieodpowiednim siadała za kółko, a następnie powodowała różnego typu kolizje. Gdy miała 22 lata w pewnym magazynie motocyklowym, znalazła ogłoszenie o kursie medycznym w Devonport College. Im dłużej analizowała sprawę, doszła do wniosku, że właściwie bardzo chciałaby zostać ratowniczką i chciałaby się na ten kurs jak najbardziej zapisać. Postanowiła postawić wszystko na jedną kartę i przeniosła się w okolice koledżu, a także zaczęła szukać pracy. Niedługo potem została zatrudniona w ośrodku o nazwie Alpine Manners, który znajdował się w Walker. Była to miejscowość zaliczana już do przedmieści drugiego największego miasta w Michigan Grand Rapids. I na razie w tym momencie musimy naszą Gwen na chwilę zostawić, ponieważ pora, aby wprowadzić drugą, bardzo istotną postać w tej opowieści. A mowa tutaj o Katie Wood, która przyszła na świat 7 marca 1962 roku w bazie lotniczej Air Force niedaleko South Lake w Waszyngtonie. Jej ojciec był wojskowym i stacjonował w tej bazie właśnie od roku 1962. Gdy na świat przyszła siostra Katie o imieniu Barbara, cała rodzina postanowiła przenieść się do Massachusetts. Niedługo potem ojciec dziewczynek musiał udać się do Wietnamu, ponieważ został powołany. I cała rodzina w tym czasie przyniosła się z kolei do Grand Rapids, które już zresztą kojarzycie, w Michigan. Po powrocie ojca z Wietnamu nie był on już tym samym człowiekiem, a trauma, jakiej doświadczył, odcisnęła swoje piętno również na rodzinie. Mężczyzna podobno miał problem również z napojami procentowymi, a także, mimo że już powrócił do swojego domu, to nie przebywał on tam za często. Dorastanie dla Kati, według Kati oczywiście i jej wspomnień, było bardzo trudne. Jedyna więź, jakiej mogła doświadczyć, to była magiczna siostrzana więź, ponieważ ze swoją młodszą siostrą Barbarą dogadywała się bardzo dobrze. Jednak poza tą relacją, Kati nie za bardzo umiała się socjalizować. Była bardzo inteligentna i kochała książki, a z tymi książkami właśnie często zamykała się w pokoju i zaczytywała godzinami. Wolała to o wiele bardziej niż wyjść na podwórko i bawić się z rówieśnikami. Oczywiście to zamykanie się w pokoju, które było uzasadniane tym, że po prostu Katy jest dziewczynką inteligentną, miało drugie dno. Dzieci dokuczały Kati, ponieważ odstawała od nich wyglądem. Zawsze była wysoka i dosyć dobrze zbudowana, a w późniejszych latach miała ogromny problem z wagą, a także ze swoją relacją z jedzeniem, tak aby była ona zdrowa i oparta na prawidłowych schematach. Dlatego też dziewczyna wolała unikać podwórkowych zabaw, ponieważ nie czuła się na podwórku swobodnie. I nim z tą historią udamy się nieco dalej, muszę zaznaczyć jedną bardzo ważną, ale istotną sprawę. Większość informacji na temat dzieciństwa Katy Wood dostępna jest ze względu na to, że sama Katy o swoim dzieciństwie bardzo dużo opowiadała i bardzo wiele szczegółów jest potwierdzonych zaledwie przez nią samą. Istnieją bardzo silne przesłanki, by uważać, że dużą część różnych zdarzeń ze swojej młodości Kati zmyśliła, ponieważ nie można ich potwierdzić. Oczywiście, jeszcze potem w historii, gdy wyjdzie szydło z wora, jeśli można tak powiedzieć, ja to zaznaczę, ale chciałabym, żebyście mieli na względzie, że trzeba te informacje filtrować. I o ile osoba trzecia rzeczywiście tych zdarzeń nie potwierdzała, to mogą być one nieprawdziwe. Dlaczego sugeruje, że Kati miała problem, jeśli chodzi o mówienie prawdy? Cóż, to wyniknie z dalszej części historii. A wracając do dzieciństwa dziewczyny. Twierdziła ona, że dzieciaki jej dokuczały, ale gdy już stała się nastolatką, to stała się nieco odważniejsza. Niestety jej samoocena była niska. W szczególności, że nie mogła znaleźć wsparcia w swoich rodzicielach. Gdy miała 13 lat, ojciec zawołał ją do siebie, a następnie bezli bezlitośnie wyśmiał i skrytykował jej wygląd, co z pewnością dla dorastającej dziewczyny nie było dużym wsparciem, a wręcz przeciwnie, mogło wpłynąć bardzo kluczowo na to, co dziewczyna na swój temat sądzi, a także jaki obraz siebie w swojej głowie buduje. Mimo wszystko w tych nastoletnich latach Kati miała pewne powodzenia miłosne i zaczęła stawiać pierwsze kroki, jeżeli chodzi o rozwijanie relacji z kimś, kto jej się bardzo podoba. Wybrankiem Kati był David, który przyjeżdżał po nią różowym kadilakiem, a następnie udawali się na różne randki w stylu takim, jaki w tamtych czasach był modny. Czyli jeździli do kina samochodowego, a także gdzieś za miasto, gdzie w aucie obściskiwali się i całowali. I dziewczyna była, szczerze mówiąc, zachwycona. I wspomina to jako jeden z najpiękniejszych okresów jej życia do czasu. Pewnego dnia Katy postanowiła zrobić Davidowi niespodziankę i wybrała się do jego domu, w którym wcześniej nie była. Ale wiedziała, gdzie chłopak mieszka. Adres się zgadzał, a na podjeździe stał piękny, różowy kadilak. Zadzwoniła więc do drzwi, ale drzwi otworzyła pewna kobieta, która z racji wieku wyglądała na matkę Davida. Dlatego też Kati zapytała się, czy David jest w domu. Jednak kobieta żadnego Davida nie znała. Była wręcz zdziwiona, gdy dziewczyna opowiedziała jej, że jest to jej chłopak. Zaprosiła ją do środka, a następnie, bardzo skonsternowana, wytłumaczyła, że żadnego syna nie ma. Ma za to córkę o imieniu Debbie i pokazała nawet zdjęcie tej córki, które stało na jakimś meblu w okolicy. Kati. Spojrzawszy na zdjęcie, z przerażeniem zdała sobie sprawę, że w zwiewnej sukience w kwiaty z powiewającymi rozpuszczonymi włosami stoi uśmiechnięty David. Katy wyszła stamtąd i długo nie mogła się pogodzić, że jej pierwsza miłość, pierwsza osoba, której zaufała, tak strasznie ją oszukała. I moim zdaniem jest dosyć niesamowite, że w czasach, gdy nie było internetu, można by rzec, że Katy została ofiarą catfishingu. Po kilku dniach istnych niepewności i kłębiących się myśli, Katy doszła do wniosku, że nie ma pojęcia, co jest prawdą, i chyba najlepiej w tej sytuacji będzie się spotkać z przyczyną tego zamieszania, czyli z jej ukochanym, Davidem. Albo Debi, bo wciąż sama nie wiedziała. Dlatego tego samego dnia, gdy powzięła tę decyzję, postanowiła wieczorem spotkać się z chłopakiem albo dziewczyną i zobaczyć wszystko na własne oczy. Dosłownie, umówili się w jednym z opuszczonych domów w okolicy, i dziewczyna poprosiła, aby jej ukochany, slash ukochana na D, pozbyła się wszystkich ubrań. I wtedy rzeczywiście okazało się, że David to Debbie. Mimo wszystko, tego wieczoru para postanowiła zbliżyć się do siebie, i w ten sposób właśnie dziewczyna utraciła swoje dziewictwo i przeżyła swój pierwszy raz, ale z kobietą. Mimo wszystko, ten związek nie przetrwał ani próby czasu, ani próby społeczeństwa, i szczerze mówiąc, nie wiadomo, czy Debbie. Albo David istniała naprawdę, ponieważ jest to w wspomnieniach Katie, ale nikt nigdy takiej osoby nie odnalazł. Tak samo jak nie do końca podobno jest to prawdą, że y, Katie dokuczano. Podobno to właśnie dzieci bały się jej, bo to ona wszystkich terroryzowała na podwórku, gdy już wychodziła i wszystkich układała pod siebie i pod swoje zdanie. W każdym razie temat tej pierwszej, nieudanej miłości w domu rodzinnym dziewczyny oczywiście przemilczano, albo ona sama nic nie powiedziała, i w ten sposób nikt nie zdawał sobie sprawy, że ktoś taki w ich życiu istniał. Gdy Katia miała 16 lat, spotkała w okolicznym parku, co daje nam jasno sygnał, że jednak na to podwórko wychodziła i miała się całkiem dobrze. Spotkała pewnego chłopaka w swoim wieku, Terego Wooda, z którym złapała bardzo dobry kontakt i stwierdziła, że warto tę znajomość rozwinąć. Pewnego razu, gdy zadzwoniła do Terego, odebrał jednak nie on, a jego brat Ken. I jakoś tak od słowa do słowa okazało się, że Ken jest od tego jeszcze fajniejszy i jeszcze lepiej idzie Kadi budowanie jakiejś relacji. mieli podobne poczucie humoru, a tematy się nie kończyły i nagle, gdy spojrzała na zegarek, okazało się, że ich rozmowa telefoniczna trwa już 5 godzin. Nie chcę wiedzieć, jaki w tamtych czasach oznaczało to rachunek telefoniczny. Kim był Ken i dlaczego tak imponował Katy? Po pierwsze był od niej starszy miał już 20 lat. I dosyć duże doświadczenie, jeżeli chodzi o relacje z dziewczynami. A po wcześniejszych, rzekomych doświadczeniach Kati, było to dokładnie to, czego dziewczyna pragnęła. Wkrótce zaczęli się ze sobą spotykać, na razie jeszcze jako znajomi, ale to szybko poszło, i Kati przyznała się mu, że między innymi w dzieciństwie dokuczano jej straszliwie za wygląd. Twierdziła, że jej matka podobno chciała ją oddać do placówki zdrowia psychicznego, a ojciec niestety podnosił nad nią rękę. Dodatkowo wyznała też chłopakowi, że obawia się, iż ojciec chce ją wykorzystać, wiadomo w jaki sposób. Oczywiście to wszystko podobno z drugiej strony. Według mamy Kati była bujda i były to pewnego rodzaju manipulacje których dziewczyna używała, żeby stworzyć taką iluzję, że przed chłopakiem się otworzyła, że dodatkowo jest ona bezbronna i potrzebuje kogoś, kto by ją takim ramieniem opieki otoczył, i kto zagwarantowałby jej bezpieczeństwo. Nie za bardzo mi tutaj wiadomo, gdzie Ken w tamtym czasie mieszkał, ponieważ z jednej strony był w domu rodzinnym. I właśnie dlatego odebrał telefon od Kati, ale to nie oznacza, że musiał tam mieszkać. A z drugiej strony Katy i Ken mogli się spotykać dowolnie, czyli wygląda to tak, jakby jednak Ken posiadał własne mieszkanie. I tej wersji trzymać się będę, ponieważ Ken w trakcie spotykania się z Katy skończył 21 lat i pracował w firmie chyba energetycznej albo elektrycznej. I podobno, gdy para w końcu umówiła się w mieszkaniu Ken'a, a dojście do tego etapu nie zajęło im długo, bo jak już wspominałam, Katy otworzyła się przed Kenem, aby stworzyć taką iluzję bliskości. Powiedziała mu te wszystkie niby prawdziwe, niby traumatyczne przeżycia, i to podziałało. Więc wkrótce rzeczywiście spotkali się w jego mieszkaniu i miało do czegoś dojść. Ale do niczego nie doszło. Ponieważ Kati powiedziała chłopakowi, aby się rozebrał, a gdy zobaczyła, że rzeczywiście ma wszystko na swoim miejscu, a i płeć się zgadza, to zadowolona powiedziała, że już ochoty nie ma i że może się ubrać, ale bardzo dobrze, świetnie, ona chce z nim być. Oczywiście w tej czystości Kati długo nie wytrwała, ponieważ wkrótce, będąc jeszcze nastolatką, Zeszła w ciążę z Kenem, co wiązało się oczywiście z ekspresowym ślubem, a następnie z zamieszkaniem szczęśliwej młodej pary razem. I w tych wszystkich wspomnieniach Katy, jeżeli chodzi o trudne dzieciństwo, coś mogło jednak być prawdą, mianowicie to, że od zawsze miała pewien problem ze swoją wagą, i nie mówię tutaj, że po prostu ważyła za dużo, tylko że jej stosunek, do jej ciała nie był prawidłowy. To, jak siebie postrzegała, to ile od siebie wymagała. I sytuacja, która ją dotknęła w ciąży, niestety nie pomogła jej na te wszystkie problemy, jakie miała z postrzeganiem swojego ciała, ponieważ kobieta przytyła w ciąży aż 45 kg. I tutaj tylko z takiego edukacyjnego i medycznego obowiązku. Czuję się zobowiązana zrobić krótką medyczną wstawkę, że w ciąży to nie jest tak, że jemy za dwoje, czyli dwa razy więcej kalorii, chociaż oczywiście zapotrzebowanie kaloryczne w odpowiednich tygodniach no trochę wzrasta, ale nie jest też tak, że to normalne, jeżeli w ciąży jemy powyżej pewnej wartości. Tak naprawdę w pierwszym trymestrze nie powinniśmy w ogóle przybrać na wadze albo 1 do 2 kg. A w następnych dwóch trymestrach rzeczywiście jest trochę inaczej. Powinna przybywać nam oczywiście waga, ale tak raczej 1-2 kg na miesiąc, a w ostatnich tygodniach ciąży to nawet mniej, bo dziecko już tak intensywnie nie rośnie. Nie rośnie łożysko, no nie rośniemy też my. Oczywiście możecie kojarzyć taki dosyć burzliwy post na mediach społecznościowych, który się ostatnio pojawił, a propos nadmiernego przybierania wagi w ciąży. To, co jest najważniejsze i dlaczego nie powinno tak być, to dlatego, że po prostu wiąże się to z ogromnym ryzykiem dla matki i dziecka. No ale już dosyć tej edukacji. Chodziło mi tylko o to, że to wcale nie było normalne. Ani bezpieczne, zarówno dla Kati, jak i dla dziecka, że kobieta tyle przytyła. I rzeczywiście musiała być ona hospitalizowana z powodu bardzo wysokich wartości ciśnienia tętniczego, co groziło bardzo poważnymi konsekwencjami, a nawet stanem przedrzucawkowym. Bo z tego też powodu kobieta, bo wszystko skończyło się szczęśliwie, oczywiście, rzadko wychodziła z domu. I po przyjściu na świat córki ważyła jeszcze więcej. Dam Wam chwilę, żebyście sobie obstawili w myślach wartość. No, nie wiem, czy trafiliście, bo było to ponad 200 kg. W lutym 1980 roku, gdy kobieta miała jeszcze niespełna 18 lat, na świat przyszła jej pierwsza i jedyna córka w ogóle, jedyny potomek. Miała ona na imię tutaj w zależności od źródeł albo Jacqueline, albo Jamie. Myślę, że ta rozbieżność może wynikać z tego, że po prostu dane dziecka są chronione i żadne z tych imion po prostu nie jest prawidłowe, a na potrzeby historii zostało po prostu nadane jakiekolwiek. Katy swoją córką zainteresowana nie była. Wcale. Nie miała instynktu macierzyńskiego i niestety wszystkie obowiązki związane z wychowywaniem dziecka, maluteńkiego dziecka, niestety musiał przejąć Ken. Jedyne co interesowało kobietę oczywiście poza telewizją i książkami których główna tematyka to była tematyka podobna do naszych podcastów co ciekawe to były jej zajęcia biznesowe w Devonport College. Ponieważ Kati mimo wszystko w istocie chciała się rozwijać i zapisała się do koleżu na kurs. Jednak samo zaparcie nie starczyło jej do końca, ponieważ zaledwie dwa spotkania do końca tych kilkuletnich studiów kobieta stwierdziła, że jednak nie chce studiować kierunku biznesowego i że wolałaby być pielęgniarką. Ken błagał kobietę, tym bardziej, że studia są płatne, że nawet jeśli chce się przebranżowić, żeby te studia skończyła, żeby wysiłek tylu lat, tylu pierwszych lat życia jej córki, kiedy jej nie było, bo studiowała, nie poszedł na marne. Oczywiście, czy Katia posłuchała? Jasne, że nie. Zawsze robiła, co chciała i Ken nie miał nic do powiedzenia, także nie uzyskała dyplomu z zarządzania, studia rzuciła i... Szczerze mówiąc, gdy zapisała się na pielęgniarstwo, to studiowała je tak długo i z przerwami, że niestety brała dziekanki i szkoły tej nigdy nie skończyła. Jednak by mieć pieniądze, by mieć za to żyć i przy okazji nieco mieć kontaktu z tą medycyną, zatrudniła się nigdzie indziej jak w Alpine Manners. Skąd w ogóle taki pomysł, żeby zająć się czymś związanym z medycyną? Okazało się, że Katy, gdy była nastolatką, to była w tak zwanych candy strapper, czyli jeśli by to tak spróbować przetłumaczyć na nasze i zignorować trochę, że drugi człon tej nazwy kojarzy się z paniami, które za pieniądze pozbywają się umrań, to wyszłoby coś takiego jak. Cukierkowa, słodyczowa pasiarka, no słabo to idzie na polski, dlatego wytłumaczę mniej więcej o co chodziło z tą całą formacją. Ta przedziwna nazwa to była potoczna nazwa na dziewczyny, ponieważ w większości, właściwie w całości tym zadaniem zajmowały się młode dziewczyny na wolontariuszki w szpitalach, które nieodpłatnie były pomocnikami pielęgniarek. Ich stroje były dosyć charakterystyczne, ponieważ według różnych źródeł były one biało-czerwone, i według jednych źródeł od tego pochodziła ta nazwa, a według innych źródeł chodziło o to, że pończochy dodatkowo zakładane do tych strojów były w biało-czerwone paski, co przypominało słodycze, które w tamtych czasach były dosyć popularne. Taki wolontariusz szpitalny wykonywał oczywiście najgorszą robotę, ale dzięki temu był odciążeniem dla szpitala, odciążeniem dla innego personelu, a jednocześnie właśnie osoby, które były zainteresowane, aby potem pójść w tym kierunku, mogły zdobywać odpowiednie doświadczenie. Kati w tamtym czasie podobało się to zajęcie i wspomnienia, które miała, z czasów, gdy rzeczywiście chodziła za darmo do szpitala, były bardzo pozytywne. Dlatego być może postanowiła zostać pełnoprawną pielęgniarką, a w międzyczasie popracować jako ktoś, kto ma trochę bardziej ograniczone uprawnienia. W Alpine Manor, tak samo jak Gwen, została zatrudniona na stanowisku, któremu do polskich stanowisk najbliżej, chyba jeśli chodzi o sanitariusza. Były one pomocnicami pielęgniarek i wykonywały wszystkie takie mniej istotne, a właśnie bardziej sanitarne czynności, związane oczywiście z opieką nad pacjentami, a także utrzymywaniem porządku we wszelkich salach. Ale czym było w ogóle Alpine Manor Nursing Home? Nie był to żaden szpital, lecz taki ośrodek opiekuńczy, w którym znajdowały się osoby, osoby wymagające pełnotopowej opieki. Były to na przykład osoby, które były już w ostatnich stadiach bardzo ciężkich chorób typu nowotwór, a także osoby starsze i nieporadne, osoby starsze i leżące z demencją, a także inne osoby, które po prostu cierpiały na różne schorzenia psychiczne. Osób, które miały problemy właśnie tylko i wyłącznie ze względu na niedomagający umysł, a nie niesprawne ciało, było około 20% w całym ośrodku. A ośrodek ten nie był mały. Trzeba przyznać, że wręcz przeciwnie, był to swego rodzaju Moloch, ponieważ dostępnych było aż 207 łóżek, a opieka przecież była całodobowa. Pielęgniarki, jak to pielęgniarki, w tym ośrodku ubrane były na biało. Za to sanitariuszki miały oczywiście według sanitariuszek, nawet ładniejsze storoje, ponieważ w kolorach pastelowych. I w momencie, gdy Kati już została tam zatrudniona, po dwutygodniowym wprowadzającym kursie, to wydarzył się pewien wypadek, ponieważ jeden z pacjentów, w przypływie emocji, jeśli można by to tak nazwać, albo jakiegoś nieskontrolowanego wybuchu złości, chwycił swoją laskę, a następnie rozpłatał nią drugiemu pacjentowi czaszkę. Jednak, Kati, o dziwo, cały ten incydent nie zraził. Wręcz przeciwnie. Poczuła, że Alpine Manor to jest miejsce, w którym nie będzie się stanowczo nudzić. Była to pierwsza prawdziwa praca kobiety, i choć wypłata z pewnością nie była imponująca, bo na godzinę dostawała ona 3,35 dolary, to samo przekonanie, że zarabia własne pieniądze, dało jej uczucie niesamowitej siły życiowej. Czuła się niezależna i pierwszy raz od dłuższego czasu czuła, że żyje. Kupiła sobie auto i po około pół roku pracy w tym miejscu zauważyła, że jej współpracownica, 18-letnia Dawn, zaczęła chyba wyrażać zainteresowanie jej osobą. Katia miała wtedy 25 lat i w jej małżeństwie nie działo się najlepiej. Dlatego z dużą radością i ochotą wskoczyła w wir znajomości z młodą dziewczyną. Zaczęła się z nią pokazywać w różnych publicznych miejscach, chodzić też na imprezy w domach, które organizowały koleżanki z pracy. Również chodziły razem do kina, a także do barów, często zresztą z całą ekipą, chcąc odreagować ciężki dzień w ośrodku. I Kati czuła, że zdobywa mnóstwo nowych znajomości i że czuje się akceptowana. Dlaczego akceptowana? No bo okazało się, że w Kati zaczęło kiełkować przekonanie, że jednak chyba woli kobiety od mężczyzn, a ponadto akurat w ośrodku Alpine Manor znajdowało się bardzo dużo osób o tej samej orientacji i ich grupa wsparcia. A także po prostu grupa, w której mogły obracać się i być sobą, była dosyć zwarta, dosyć duża i dobrze zorganizowana i widać było, że po prostu jest miejsce, gdzie można być sobą i gdzie można być akceptowanym. Tymczasem Ken w domu nie miał lekko, musiał opiekować się córką, a ponadto na przestrzeni ich małżeństwa Katy nigdy nie była wspierająca, a wręcz przeciwnie. Na mnóstwo różnych paskudnych sposobów Kena testowała. Na przykład na początku ich znajomości przekonywała ona swoje koleżanki, aby dzwoniły do Kena, podawała im mnóstwo szczegółowych informacji, na przykład gdzie ten pracuje, albo jak nazywa się jego brat. I prosiła te koleżanki, aby przekonywały, właśnie podając te szczegóły przez telefon Kena, że kiedyś się z nimi umawiał. Ken oczywiście nie wiedział o co chodzi, natomiast Kati na drugim telefonie rozmowy te podsłuchiwała wszystko po to, aby wiedzieć czy Ken jest wierny i aby mieć podstawy, by potem zrobić mu awanturę. I gdzieś w tym okresie, gdy Kati szalała sobie podczas gdy Ken miał na głowie cały dom, dotarło do niej, że właściwie to córką się ona nie interesuje. Związek z Kenem dawno się wypalił, ponieważ nie zbliżali się do siebie, a nawet gdy się zbliżali, to Katy z tych zbliżeń przyjemności nie miała, a mężem swoim się bardzo brzydziła, dlatego też stwierdziła, że najlepiej będzie się rozstać. I w istocie, gdy mała Jamie albo Jacqueline miała 7 lat, to para wzięła rozwód, a następnie Katy wyprowadziła się z domu. A gdzie się wyprowadziła? Oczywiście, że do domu. Właśnie w momencie, gdy zaproponowała, aby wzięli rozwód, Ken zdał sobie sprawę, że kobieta nie zostawała dłużej w pracy. A za każdym razem, gdy mówiła, że mają jakieś ważne zebranie po godzinach, albo na przykład gdy mówiła, że zostaje na nockę, a jednak spędzała czas z dą. Nie wiadomo do końca, jak Ken przyjął to, że Katy opuszcza go dla kobiety, jednak decyzja była już podjęta. Don satysfakcjonowała Kati zarówno uczuciowo, jak i też jeśli chodzi o ich zbliżenia. Ale to właśnie dzięki znajomości z Dawn, Kati spotkała Gwen. Znaczy wiedziała, że Gwen jest gdzieś tam i pracuje w ośrodku, jednak tak naprawdę ona nigdy nie zwracała jej uwagi, aż do pewnego momentu. Kim była Gwen dla Dawn z kolei? Gwen i Dawn poznały się na początku pracy Gwen w ośrodku i nawet zbliżyły się raz do siebie, ale po tej dosyć upojnej nocy stwierdziły, że mimo już było fajnie, wolą jednak pozostać przyjaciółkami. I rzeczywiście tymi bardzo dobrymi przyjaciółkami były. I mimo, że Gwen była przyjaciółką Dawn, a Kati była dziewczyną Dawn, to one ze sobą w ogóle nie rozmawiały i sobą zainteresowane nie były. Do pewnego dnia w którym Don z Cathy siedziały sobie w pokoju socjalnym i o czymś rozmawiały, a Gwen weszła. Tylko, że tego dnia było bardzo gorąco i rękawy uniformu Gwen, który miała tego dnia na sobie, były podwinięte, eksponując ślady po tym, jak Gwen robiła sobie krzywdę w młodych latach, co zresztą nawet kontynuowała potem, gdy już wyprowadziła się ze swojego domu. Fakt, że Katy dostrzegła to wszystko, co miała na ramionach Gwen, o ironio sprawił, że nagle dziewczyna zainteresowała się swoją koleżanką z pracy i zaczęła ją ukradkiem obserwować, gdy miały razem zmiany. Wkrótce to miała pójść w zapomnienie, a jedyną osobą, wokół której miał kręcić się świat Katy, była właśnie Gwen. Trzeba przyznać, że dziewczynom poszło dosyć szybko, bo o ile we wrześniu 1986 roku Kati była lekko znudzona dom, to już 27. Gwen i Katy pocałowały się, a 28. zamieszkały razem. I z początku ta nagła zmianka wymianka. Nikomu nie przeszkadzała, ale wkrótce okazało się, że relacja, którą stworzyła Katy razem z Gwen, przedstawiała się na zasadzie my versus reszta świata, a właściwie my ponad reszta świata. Gwen odnosiła się do Katy, mówiąc o niej moja kobieta, natomiast Katy nazywała publicznie Gwen przy wszystkich swoim króliczkiem. Dziewczyny, chcąc poznać się lepiej i płynąc na tej wysokiej i szybkiej fali uniesienia, brały jak najczęściej, na ile im oczywiście pozwalał grafik, a także przełożeni, zmiany razem, albo gdy nie było to możliwe, bo w większości przypadków mimo wszystko nie było to możliwe, to brały one zmiany podwójne, to znaczy jedna z nich miała dwie zmiany pod rząd. Przez co druga zmiana nakładała się już ze zmianą jej ukochanej. Dziewczyny, a właściwie kobiety, bo w momencie gdy się związały, to Gwen miała 23, a Katy 24 lata, lubiły grać w gry i robić różne psikusy w pracy. I z pewnością wielu lub wiele z Was ma w swoim środowisku w pracy. Tam, gdzie na co dzień jednak spędza bardzo dużo czasu ze swojego dnia, taką osobę, która dbała o to, aby trochę rozluzować atmosferę, żeby było trochę sympatyczniej, przyjemniej, i często, gdy nie ma takiej osoby, to rzeczywiście atmosfera w pracy jest trochę sztywna. Jednak główną wadą żartów, które robiła Gwen z Katy, było to, że te wszystkie tak zwane psikusy, czy też. Pranki w ogóle nie były śmieszne, a wręcz przeciwnie, były one przerażające i wprowadzały w pracy, w pracy, w której przecież e, głównym celem jest opieka nad drugim człowiekiem chaos. Ale chaos był właśnie tym, co Kati sprawiało największą przyjemność, i czym można by rzec nieco metaforycznie, Kati się żywiła. Jedną z najbardziej złośliwych akcji Kati było powiedzenie swojej koleżance z pracy, aby ta pilnowała swojego męża, a następnie zadzwonienie do tego męża, sugerując, jakoby to właśnie ta koleżanka go zdradzała. Suma summarum, małżeństwo tej koleżanki z pracy myślę, że nie głównie, ale między innymi ze względu na te liczne telefony sugerujące, że coś od że coś jest nie tak od Katy, nie przetrwało. Ponadto, zarówno Katy, jak i Gwen lubiły robić też takie żarty, że na przykład wywoziły pacjentów do innych pomieszczeń, zamieniały łóżka miejscami, co znacznie utrudniało odnalezienie prawidłowego pacjenta i dystrybucję leków, albo zareagowanie, jeśli rzeczywiście dzieje się coś złego. Odwracały też łóżka tak, że na przykład głowa była tam, gdzie powinny być nogi, a nogi w miejscu, gdzie była głowa, albo na przykład była też taka akcja, gdy Gwen z kolei nacisnęła guzik, który powinno się naciskać, zazwyczaj naciskają go pacjenci, gdy dzieje się coś nagłego, coś bardzo złego, a następnie schowała się pod łóżkiem. I gdy pielęgniarki przybiegły, aby udzielić natychmiastowej pomocy pacjentowi, który zresztą nie ogarniał, co się dzieje i tej pomocy przecież nie wzywał, to Gwen leżąc pod łóżkiem złapała te pielęgniarki za kostki, co jej niemiłosiernie wystraszyło. W większości jednak te żarty nie były tak niewinne i powiedzmy chociaż lekko śmieszne, a raczej właśnie wprowadzały ogromną dezorganizację, jeżeli chodzi o pracę całego ośrodka. Dlaczego jednak nikt nie reagował? Dlaczego nikt tego nie zgłaszał? Dlaczego od Gwen i Katy nie wyciągano żadnych konsekwencji? Cóż, odpowiedzi tutaj jest kilka. Najbardziej chyba taka rozsądna to ta sugerująca, że zarówno Katy, jak i Gwen były po prostu potrzebne. Stanowisko, które zajmowały, było dosyć niewdzięczne. I słabo opłacane, a rotacja pracowników właśnie na stanowisku sanitariusza wynosiła około 60-70%. Większość z tych osób nie zagrzewało na dłużej, miejsca, nie wytrzymywało trudu pracy albo znajdowało po prostu lepiej płatną pracę lub się przekwalifikowywało. Także pracownik, który rzeczywiście był na miejscu, wiedział, co robić i pracował tam od dłuższego czasu, był na wagę złota. Ponadto obie dziewczyny wyrabiały więcej niż wynosiła norma miesięczna. Gwen, na przykład, była w pracy na 28 zmianach miesięcznie, a przypominam, że miesiące przecież mają 30-31 dni, no chyba że mówimy o lutym, a zmiana taka wynosi trochę więcej niż zwykły dzień pracy, ponieważ zmiany są albo 12-godzinne, albo 24-godzinne. W związku z tym były potrzebnymi pracownikami. Pracownikami, mimo wszystko, lekko postrzeganymi jako godni zaufania, a ponadto nikt nie miał za mocno czasu się zastanawiać. Jedyne co wprowadzono, to zaczęto im po prostu dawać różne zmiany, aby jedna drugiej nie nakręcała. Trzeba przyznać, że sytuacja w miejscu pracy kobiet nie była prawidłowa, a one obie pozwalały sobie na coraz więcej, szczególnie Kati która przecież zniszczyła małżeństwo swojej koleżanki. Wkrótce zaczęto też zauważać, że kobiety czasem pojawiają się w pracy pod wpływem i mimo że stróż ze zmiany nocnej napisał donos w tej sprawie, to nic się nie stało. Dlaczego? Bo kobiety były potrzebne. Związek oparty na psikusach i adrenalinie, związanej z tym, że robi się to, czego nie powinno, kwitł w najlepsze. I w grudniu para wymyśliła nową i jeszcze bardziej nielegalną grę. Polegała ona na tym, że zaciskały one nozdrza wybranych pacjentów, jednocześnie drugą ręką trzymając podbródek tak, aby usta były zamknięte. Następnie sprawdzały. Którzy pacjenci wytrzymają jak najdłużej i czy będą walczyć. Wkrótce postanowiły wybierać takich pacjentów, którzy nie są się w stanie obronić, a także nie są w stanie powiedzieć, co kobiety wyczyniają. A wybór miały spory, ponieważ osób z demencją czy też po wylewach było w Alpine Manor bardzo dużo. Wkrótce postanowiły te. Jakże straszliwe zawody przenieść na inny poziom, a swoją znajomość i miłość scalić w ostatniej, finalnej grze. Grze o życie. W tamtym czasie, nim rozpoczęły swoją działalność, w Alpine Manor miesięcznie odchodziło od pięciu do dziesięciu osób i nikt za bardzo nad tymi zdarzeniami się nie zastanawiał. Ciała wydawano rodzinie bez seksji, a przyczynę odejścia wpisywano często na oko. To, co wydawało się lekarzom najbardziej sensowne. A jakie były reguły i cel gry? Przede wszystkim Gwen i Katy wyobraziły sobie, że będzie to bardzo ciekawe, jeżeli będą po kolei odbierać życie pacjentom, których pierwsze litery imion. Ułożą czasownik, który oznacza tę czynność, a którego tu ze względu na algorytm nie powiem, ale będzie gdzieś tam na dole w komentarzach. Także jak jesteście ciekawi, ciekawi, to nie martwcie się, na pewno do niego dotrzecie. Gra ta miała przede wszystkim służyć temu, aby kobiety zbliżyły się do siebie i miały wspólny sekret. Sekret, który gwarantował to, że na zawsze będą razem. Bo przecież gdyby jakaś. Dziwna siła kazała im od siebie odejść, to jedna na drugą miała haka. Ponadto wydaje się, a przynajmniej tak to jest przedstawiane, że sam akt dokonania odebrania komuś życia wyzwalał bardzo silne emocje w obu kobietach. Tak silne, że za każdym razem ten akt celebrowały potem w sypialni. A sypialnia ta nie znajdowała się w ich domu, ponieważ nie mogły się doczekać. Najczęściej to robiły w pomieszczeniu socjalnym. To nie jest też tak, że ludzie nie zdawali sobie sprawy z ich dosyć niezdrowych ciągot, bo trzy miesiące przed pierwszym zdarzeniem, gdy miała miejsce impreza Halloween, to Gwen przebrała się za pacjentkę, a na kostkach i nadgarstkach miała ona pasy bezpieczeństwa. Te same, których używano do przywiązywania niepokornych pacjentów do łóżek. I gdy potem wróciła tak z Katy z przyjęcia, to ta z kolei przywiązała ją do łóżka, a następnie używała szmatki, aby odciąć jej powietrze w taki sam sposób, jak używały potem szmatek do pozbywania się pacjentów. Kati pisała też pełne pasji listy do głęb. Oto fragment jednego z nich, a właściwie konkretniej, to wiersza, który w tym liście Kati zawarła, choć uprzedzam, że jest to dosyć mierna poezja, w dodatku przetłumaczona. Kocham cię, Gwen. Uważam, że jesteś wspaniała. Nie mogę się doczekać dzisiejszego popołudnia. Wtedy się obudzę i wtedy cię pocałuję, wtedy cię przytulę. O Gwen, tęsknię. Chcę się z tobą pobrać tutaj, zaraz. Nie każ mi czekać dłużej na dzień, gdy będziesz moja. Proszę, powiedz, że będziesz moja na zawsze i pięć dni dłużej. O co chodziło z tym pięć dni dłużej? Przyjmuje się, że gdy pierwszy raz pozbyły się pacjenta, to mówiły do siebie, że są swoje na zawsze i jeden dzień dłużej, a z każdą następną ofiarą licznik dni się zwiększał. Tak więc teraz, gdy macie już pełny obraz sytuacji, możemy przejść do właściwych wydarzeń. 18 stycznia 1987 roku popołudnie było bardzo śnieżne, a Ed Chambers wszedł do pokoju 614 łamanego przez 1, gdzie leżała jego żona Margaret. Usiadł na krześle i trzymał ją za trzęsącą się rękę. I rozmawiał z nią przez jedną godzinę. A właściwie to tylko do niej mówił i nie był pewien, ile zrozumiała, ponieważ minęło już 12 lat, odkąd u Margaret zdiagnozowano Alzheimera. Na obecnym etapie choroby nie umiała się już komunikować z otoczeniem i Ed zawsze lubił jej opowiadać różne rzeczy, mając nadzieję, że mimo wszystko. Rozumie, co on do niej mówi, mimo że już nie może odpowiedzieć. Kobieta od pięciu lat znajdowała się w ośrodku Alpine Manor. Miała 60 lat i ostatnio w jej życiu zmieniły się dwie rzeczy. Po pierwsze, co tydzień w ramach nowej eksperymentalnej terapii w jej pokoju puszczano walca. Podobno za młodu kobieta go lubiła i rzeczywiście... Choć nie uruchamiał on konkretnych ścieżek pamięci, i nie było efektów w postaci zatrzymania czy też cofnięcia się demencji, kobieta bardzo lubiła, gdy leciał on w jej pokoju i zaczynała, a przynajmniej próbowała zaczynać tańczyć. Gdy ktoś był przy niej, to próbowała tańczyć razem z tym kimś. Drugą rzeczą, która ostatnio zmieniła się w jej codzienności było to, że miała wrażenie, że ktoś na nią poluje, ponieważ zdarzyła się taka sytuacja, że ktoś zacisnął jej nos, a także zamknął jej usta i kobieta straciła przytomność, a odzyskała ją dopiero na drugi dzień. Jednak nie mogła nikomu powiedzieć, co się stało. I gdy siedział u niej jej mąż Ed i opowiadał różne rzeczy, kobieta również nie mogła przekazać, że miejsce miała niepokojąca sytuacja. Zresztą są to tylko wyobrażenia, bo tak naprawdę nie wiadomo, ile kobieta z tego co działo się naokoło niej rozumiała. Tego dnia, gdy jej mąż Ed opuścił pokój, w którym leżała, zapadła w drzemkę. Jednak obudziła się, gdy zdała sobie sprawę, że ktoś zaczął odcinać jej dopływ powietrza w taki sam sposób jak wcześniej, kawałkiem materiału. Choć walczyła za cięcie o życie, to niestety nie udało się, i ostatkiem sił skierowała swój wzrok na twarz osoby, która postanowiła jej odebrać to co najcenniejsze. Jako przyczynę odejścia Margaret. Pisano atak serca. I oczywiście nie zlecono żadnej sekcji zwłok. Według zeznań Kati w aktach sprawy, osobą, która za każdym razem odbierała życie pacjentom, była Gwen, a Kati jedynie stała na czatach. Ale jak zobaczycie w dalszej części podcastu, nie jest to do końca pewne, ponieważ punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, a drużyna, w której gramy, zależy od tego, kim jesteśmy. Po jakże udanym debiucie z literką M, do kobiet dotarło, że jeżeli chcą, aby następna literka to było U, to mają niezły problem, bo osób z imieniem na U generalnie w populacji jest bardzo mało, a w Alpine Manor akurat żadna taka się nie znajdowała. Poza tym bardzo Istotne było, aby dobierały osoby według tego, czy te osoby po pierwsze są się w stanie bronić, a po drugie, czy będą pamiętać i będą w stanie powiedzieć, co kobiety zrobiły w przypadku niepowodzenia. Dlatego już po pierwszej literce zdecydowały, że nie będą układały słowa z pierwszych liter inicjałów, a za to postarają się dobierać swoje ofiary tak, aby robienie tego, co chciały zrobić, wychodziło im jak najbardziej łatwo i bezkarnie. Drugą osobą, która wylądowała na celowniku Katy i Gwen, była dziewięciopięcioletnia Myrtle Lewis. Myrtle cierpiała na jednostkę, która już dzisiaj nie istnieje i było to coś w stylu organicznych zaburzeń mózgu. Nie istnieje nie dlatego oczywiście, że została wyleczona, tylko po prostu, że był to taki worek bez dna, gdzie wrzucano wszystkie różne choroby czy zmiany mózgu, które sprawiały, że osoba nie mogła funkcjonować, natomiast których przyczyny w tamtym czasie nie można było znaleźć. Między innymi dlatego, że wszystkie metody obrazowania były dosyć słabe. Podsumowując był to taki rodzaj otępienia, który nie miał związku z zaburzeniami psychiatrycznymi, ale nie umożliwiał normalnego funkcjonowania, a także porozumiewania się i pamiętania z innymi ludźmi. Jednym słowem, kobieta nadawała się idealnie, dlatego kobiety sprawdziły, czym jest w myśl jakakolwiek wola walki i zamknęły również jej nozdrza, a także usta. Jednak usłyszały, że korytarzem idzie jakaś pielęgniarka, dlatego też porzuciły finalizację swojego czynu, ale były już pewne, że Myrtle absolutnie nie walczy o swoje życie, ponieważ jej stan jest zbyt zaawansowany. Pielęgniarka, która weszła do opuszczonego wcześniej w pośpiechu pokoju przez kobiety, zauważyła jedynie, że z nosa Myrtle cieknie mała stróżka czerwonego płynu. Który oczywiście z troską wytarła i nie powiązała tego w ogóle z tym, że wcześniej kobiety były w pokoju. 7 lutego Gwen i Katy chciały odebrać życie 77-letniemu Donaldowi Randallowi. Jednak ten, mimo tego, że był on po wylewie, walczył i starał się jak najsilniej otwierać usta. A przecież mięsień żwacz jest generalnie jednym z najsilniejszych mięśni w ludzkim organizmie. Więc po dłuższej chwili, kiedy próbowały w sposób, taki jak do tej pory odbierały życie, zrobić to samo Randalowi, zrezygnowały. Jednak mężczyzna nie mógł tego zgłosić, ponieważ po Wylewie stracił umiejętność mowy i komunikowania się z innymi, zresztą poruszał się też trochę gorzej. Dlatego nie mógł nikogo zaalarmować, mimo że wiedział dokładnie, co się dzieje w ośrodku. Tymczasem kobiety postanowiły wrócić do Myrtle, którą wysłały na tamten świat 10 lutego. Oczywiście na tamtym etapie w sprawie nie było żadnego śledztwa. A szkoda, bo gdyby w tamtym momencie chociażby skontrolowano z jakiegoś powodu dokumenty, to okazałoby się, że według podpisu ostatnią pielęgniarką, która zajmowała się Myrtle, była Pat Ritter. Problem tylko, że tego dnia Pat Ritter nie była w pracy. Za przyczynę odejścia Myrtle, tak jak i w przypadku Margaret, uznano atak serca. 16 lutego kobiety pozbyły się May Mason. To odejście z kolei nieco zdziwiło personel ośrodka. Zaledwie dwie godziny wcześniej, przecież kobieta czuła się wyśmienicie. Ponadto była lubiana, dlatego większość personelu przyszła się z nią, a właściwie z jej ciałem pożegnać. Większość, bo Kat i Gwen oczywiście nie przyszły. Ale nikt nie miał pretensji, przecież kobiety brały bardzo dużo zmian w miesiącu i były zmęczone. Nikt natomiast nie zauważył, że zawsze, ale to zawsze, obie brały wolne na drugi dzień po tym, jak niektórzy pensjonariusze ośrodka odchodzili. Niektórzy, bo oczywiście nie wszystkie odejścia były przecież sprawką Katy i Gwen. Nikt się nie zorientował, a tymczasem kobiety świętowały. Zaledwie 10 dni później miały wspólną zmianę, i wyprawiły na tamten świat Bell Packard. I w istocie wzięły potem wolne 27 lutego. Jednak mimo tego, że ta przedziwna gra wstępna, polegająca na odsłaniu pacjentów na tamten świat, miała scalać związek Cathy Gwen, to tak naprawdę w tym związku nie działo się za dobrze. Bardzo szczegółowe światło na tę sprawę rzucają zeznania pewnej współpracownicy kobiet, której na potrzeby opowieści nadamy zmyślone imię, bo i takie imię w źródłach występuje, i brzmi ono Janet. Janet miała 20 lat i często wychodziła ze swoimi koleżankami po pracy, aby troszeczkę odreagować. Pewnego razu była w domu znajomej i w tym domu znajdowała się również kati. Kati postanowiła, że da się ponieść relaksowi, luzowi i imprezie, ponieważ w salonie leciała muzyka i postanowiła, że musi się wytańczyć. Jednak zanim zaczęła tańczyć, kazała swojej dziewczynie Gwen wyjść z pomieszczenia, aby ta jej nie rozpraszała, a także nie krępowała, a następnie zaczęła odstawiać swój taniec który swoją drogą był podobno bardzo dziwny i dosyć głupi, w każdym razie nieatrakcyjny, a wręcz pokraczny. Gdy Gwen wróciła do pomieszczenia, Janet postanowiła się troszeczkę postawić nie podobało jej się, jak Katy potraktowała dziewczynę, i nie podobał jej się zresztą ten dziwaczny taniec, więc otwarcie go skrytykowała, co poniekąd uraziło Katy, ale z pewnością urzekło Gwen która chwyciła pończochę Janet i sobie z nią uciekła, a Janet zaczęła ją gonić. Obie się śmiały i szczerze mówiąc był to dosyć zabawny wieczór. Zabawny dla wszystkich, poza Cathy, która patrzyła na te niby przekomarzanie się dosyć zazdrośnie. Wiadomo, że tę noc Gwen spędziła z Janet. I spędziła wiadomo w jaki sposób – ale na drugi dzień kobieta nie przyznała się Kati, tylko powiedziała, że wypiła za dużo i tak naprawdę nie pamięta, co robiła poprzedniej nocy. Jednak ziarno niepewności zostało już zasiane i Kati zaczęła być zazdrosna, także chciała jej jeszcze bardziej scalić grą i stawała się głównym inicjatorem tego, aby znajdować kolejne osoby, którym mogłyby odbierać życie. Tym bardziej, że mimo ich działalności nikt, ale to nikt w całym ośrodku nie zorientował się, co wyczyniają. Po jakimś czasie zresztą poczuły się tak pewnie, że podczas jednej z imprez, na której znajdowała się Dawn, wyznały jej, co robią. Dawn jednak w ogóle im nie uwierzyła. Uznała to za rodzaj jakiejś chorej gry. Bo przecież takie gry bardzo uwielbiała prowadzić Katy, a następnie patrzeć na to, jak ludzie reagują, więc po prostu wzruszyła ramionami i o całej sprawie zapomniała. Kobiety z jednej strony były rozczarowane tym, że prawda, którą powiedziały pierwszy raz, przeszła bez echa, ale z drugiej strony utwierdziło je to w tym, że mogą działać naprawdę bezkarnie. Edith Cook była jedną z najbardziej lubianych pacjentek w całym ośrodku. Była pozytywną osobą i roztaczała taką pozytywną atmosferę. Gdziekolwiek się nie pojawiała, od razu było weselej. Podnosiła też innych pacjentów na duchu. Za to swoje usposobienie była wybitnie lubiana przez cały personel Alpine Manor. Jednak dla Edith nastał niezbyt dobry czas, bo ze względu najprawdopodobniej na cukrzycę, na którą cierpiała, albo być może żelaki tego do końca nie wiadomo. Otworzyła jej się rana na stopie, a w rany wdała się gangrena i zaczęła niestety robić się martwica. Skutkowało to tym, że niegojąca rana bolała kobietę, a każdy dzień był męczarnią. Jej palce zrobiły się czarne, a gnilny zapach unosił się nie tylko w jej pokoju, ale w całym skrzydle. Po prostu strasznie śmierdziało i niektórym to przeszkadzało. I tak dobrze myślicie, najbardziej przeszkadzało to oczywiście Kati i Gwen. Dlatego 7 kwietnia odebrały kobiecie życie. Kati chciała świętować, zresztą w ten sam sposób co zawsze. Tym razem jednak coś się zmieniło, bo Gwen absolutnie nie była zainteresowana. Tak naprawdę Gwen miała już na oku kogoś innego wspomnianą wcześniej Janet. Chciała do niej odejść i to z nią stworzyć nowy. Zdrowy związek. Ich romans trwał w najlepsze od dłuższego czasu. Spotykały się dwa-trzy razy w tygodniu, gdy Kati była w pracy. Pod koniec kwietnia Janet i Gwen spotkały się na parkingu. Janet myślała, że będzie to po prostu jedna z ich kolejnych randek. Jednak nic bardziej mylnego. Gwen ze łzami w oczach przyznała się jej, że razem z Kati odebrały życie z sześciu pacjentom. Ale Janet, tak samo jak wcześniej Dawn, nie uwierzyła, uznała, że to jest pewien rodzaj chorej gry, którą każe prowadzić Gwen Kati i postanowiła ignorować temat, mimo jawnych aluzji wprost, które w następnych dniach czyniła Gwen zresztą razem z Kati. W Maju Katy awansowała na stanowisko kierownicze, choć absolutnie nie miała ku temu kwalifikacji. Mimo, że była długomiesięcznym, a może już nawet długoletnim w tamtym momencie pracownikiem ośrodka, absolutnie nie potrafiła zarządzać ludźmi. Wydawało się też zresztą, że tak naprawdę awans zyskała ten nie dzięki kompetencji, a dzięki temu, że była postrachem i po prostu innych ludzi. Szantażowała. Dodatkowo awans ten był trochę solą w oku Gwen, ponieważ pracowała ona ciężej, sumienniej i dłużej niż Kati i nadawała się na to stanowisko bardziej, tylko miała trochę łagodniejsze usposobienie. Gwen odeszła z pracy i zatrudniła się w prywatnej firmie medycznej Porto Medic. Kobiety jednak cały czas razem ze sobą mieszkały. Jednak bez regularnego wyprawiania pacjentów na tamten świat, fundamenty ich związku okazały się wcale nie tak solidne, jak obie myślały. W lipcu Gwen miała już absolutnie dość i wyprowadziła się od Katy do Janet oraz jej współlokatorki Lisa Lynch. Mieszkały one w przyczepie, ale niczego im nie brakowało i Gwen pierwszy raz od dłuższego czasu odetchnęła i zaryzykować można bez stwierdzenie, że była szczęśliwa. Z tym, że Kati wcale nie odpuściła Gwen, wręcz przeciwnie. Często jeździła autem pod nowe miejsce zamieszkania swojej byłej partnerki i wystawała godzinami przed oknami Gwen, a pewnego razu nawet włamała się do środka i gdy Gwen obudziła się rano, zauważyła Kati stojącą wezgłowia jej łóżka. Przeraziła się wtedy, nie na żarty. Gwen zrozumiała, że jedyny sposób, aby odciąć się od Kati raz na zawsze, to po prostu wyprowadzić się do innego stanu. Na ten stan wybrała Texas. Jednak gdy tylko Kati dowiedziała się o tym, że Gwen chce wyprowadzić się z Michigan, pojechała do Janet i straszyła kobietę, ponieważ Gwen w tamtym momencie nie było w domu, że wyprawi Gwen na tamten świat, albo że sprawi, że Gwen zostanie zatrzymana. Następnie, parę dni później, porozmawiała na osobności z Gwen i nie wiadomo do końca, co Kathy Gwen powiedziała, ale po tej rozmowie Gwen ze łzami w oczach się spakowała i wyprowadziła od Janet. Wróciła do Kathy. Osłupiała Janet tłumaczyła to sobie tym, że Kati najprawdopodobniej ma jednak jakiegoś haka na Gwen. Następnie Kati zmusiła Gwen, aby dzwoniła na do Janet i mówiła do niej przykre rzeczy. Samą Gwen Kati związywała, a także niestety wykorzystała ją wbrew jej woli i użyła do tego różnych przedmiotów. Po tygodniu męczarni Gwen zdecydowała się na ucieczkę i wróciła z powrotem do Janet. Powiedziała jej, że jedyną drogą, aby obie były wolne, jest ucieczka do Teksasu, jednak najpierw musi ona uśpić czujność Kati. Więc przez następne kilka tygodni będzie się z nią spotykać kilka razy w tygodniu, ale w miejscach publicznych. W tym samym czasie Katy zrozumiała, że nigdy nie odzyska Gwen, a ich związek odszedł już do przeszłości. I to z winy Gwen. Dlatego też szukała różnych sposobów, aby od tej relacji z Gwen się uwolnić. To znaczy od tego, co czuła to Gwen, bo wciąż miała do niej żywe uczucie. Postanowiła więc, że być może jeśli się wygada, to jej przejdzie. Dlatego postanowiła opowiedzieć to jedynej osobie, która była jej niegdyś bliska. Tą osobą był oczywiście Ken. Katy przyznała więc Kenowi, że razem z Gwen wyprawiły na tamten świat sześć osób i Ken był jedyną osobą, która nie uznała, że Katy żartuje, ponieważ był doskonale świadomy, do czego jego była żona jest zdolna. Mimo że Katy liczyła, że być może takie otworzenie się przed kimś przyniesie jej ulgę i zapomni o swojej ukochanej, to niestety nie przyniosło to żadnego skutku. Przerażony Ken powiedział Kati, aby ta wybrała się do jakiegoś specjalisty, najlepiej psychologa albo psychiatry. Natomiast Kati zaprzeczyła i powiedziała, że nigdy się tam nie wybierze, a na dokładkę zagroziła, że jeżeli Ken komukolwiek powie, to ona odbierze sobie swoje życie. Dlatego Ken postanowił z początku nikomu nie mówić. Tymczasem Gwen. Zresztą słusznie przeczuwała, że Kati komuś powie, a przecież Kati posiadała listy, które między sobą wymieniały i które były pełne szczegółów udowadniających, że kobiety uczyniły to, co uczyniły. Przerażona Gwen wyznała więc całą prawdę Lisie, ale ta znowu nie wzięła jej na poważnie. W końcu nadszedł dzień wyjazdu Gwen z Janet do Teksasu. Głani jednak uparła się, że chce ostatni raz zobaczyć Kati i pożegnać się z nią, dlatego przed opuszczeniem miasta zatrzymały się pod domem Kati. Podobno kobiety tuliły się intensywnie i rozstały się ze łzami w oczach. Ich chora znajomość, jak potem zsumowano, trwała łącznie 14 miesięcy. 6 października 1988 roku Ken w końcu pękł. I wyznał wszystko, co powiedziała mu Kati, detektywowi Tomowi Freemanowi. Następnego dnia Freeman zgarnął Kati, która niewzruszona powiedziała tylko w miejscu pracy, że chce wciąć ze sobą swój płaszcz. A następnie, oczywiście, gdy już doszło do odpowiedniego oficjalnego przesłuchania, zaprzeczyła wszystkiemu, powiedziała, że to żart. I dopiero gdy Freeman powiedział, że są w trakcie zabezpieczenia medycznej dokumentacji, Wzięła sprawę na poważnie i trochę się przeraziła, dlatego powiedziała, że zdecyduje się powiedzieć całą prawdę. A ta cała prawda w wydaniu Kati to było stwierdzenie, że od stycznia do czerwca 1987 roku to Gwen wysyłała wszystkich pacjentów na tamten świat. Katy twierdziła, że jedynie stała na czatach, a Gwen zresztą groziła, że zrobi z nią to samo, jeżeli ta nie będzie uczestniczyć w jej grze. Oczywiście Gwen wszystko wymyśliła. Następnego dnia Katy napisała to zeznanie, a następnie je podpisała. Jeszcze następnego dnia Kathy zawieszono w Alpine Manor, a już 12 października 1988 roku detektyw Freeman a także jego współpracownik Bill Brown polecieli do Teksasu, aby przeszukać dom Gwen. Gwen z początku nie rozumiała, co się dzieje i obstawała tak samo jak z resztą Cathy, przy wersji, że to jest żart. Dopiero gdy wypłynęło nazwisko Margaret Chambers, Gwen pobladła, była bardzo zaskoczona, powiedziała, że już więcej nie będzie się wypowiadać w tej sprawie i że chce mieć zapewnionego prawnika. 27 października Katy zdradziła jeszcze więcej szczegółów funkcjonariuszom prowadzącym tę sprawę. Powiedziała, że chciały ułożyć słowo z pierwszych liter e, imion pacjentów, które wyprawiły na tamten świat i że ten przerażający pomysł oczywiście należał do Gwen. Ponadto twierdziła, że po każdym takim czynie zabierały sobie pamiątki, trofea, była to m.in. biżuteria, skarpetki... I inne rzeczy, ale jakimś dziwnym trafem, funkcjonariusze ich nie odnajdą, ponieważ wszystkie trofea już dawno temu wyrzuciły. Ponadto obstawała, gdy pytano się ją o bardziej konkretne informacje, że nie pamięta żadnych szczegółów i że w sumie to nie miały one żadnej głębszej motywacji w swoim postępowaniu. Gdy Don, Lisa i Janet dowiedziały się, że obie kobiety zatrzymano, były zszokowane i przekonane o jednym: że to wszystko to wina Kati. Jednak, według zeznań Kati, to Gwen była wszystkiemu winna, była tu więc jawna sprzeczność. I właściwie to nie wiadomo nawet, ile było ofiar w tej sprawie, bo Kati danymi liczbowymi żonglowała i co chwilę zmieniała wersję. Raz to było sześć, raz osiem, a raz pięć. I choć sprawa opierała się głównie na zeznaniu jednej osoby w nią zamieszaną, to dowody były wystarczające, aby postawić zarzuty zarówno Gwen, jak i Katy. Dużą rolę w tej sprawie odegrała dokumentacja medyczna, a także zeznania innych osób. Katy oskarżono o wyprawienie na tamten świat Elif Cook, a także Margaret Chambers. Podczas gdy chodzi o Gwen, to dowody starczyły jedynie na oskarżenie ją o wyprawienie na tamten świat Edith Cook. Na przesłuchaniu wstępnym, które odbyło się 19 kwietnia 1989 roku i było to takie posiedzenie jeszcze przed faktycznym procesem sądowym, Katy zeznała, że to był pomysł Gwen a Gwen, która była obecna na sali, w ogóle nie reagowała na te zeznania. Gdy Dawn, a także Janet i Lisa postanowiły pomóc Gwen i opisywały ze szczegółami, jak toksyczną osobą była Cathy, Gwen również nie reagowała. Gdy doszło do momentu, w którym Dawn opisywała dosyć brutalne kłótnie, jakie miały miejsce pomiędzy kobietami i to, jak Katy podnosiła rękę na Gwen, Gwen zaczęła chichotać, co potwierdziło tezę, że kobieta była niestabilna psychicznie i była w jeszcze gorszym stanie, niż się po niej spodziewano. Po pierwszym dniu, tych przesłuchań, Freeman odwiedził ją w tymczasowym miejscu przetrzymywania, gdzie zastał ją w okropnym psychodzie, jeśli można to tak określić, na pewno w złym stanie. Kobieta bała się m.in., że wciągnie ją toaleta, która była obecna w jej celi. Dodatkowo Katy, która przechodziła, bo one były zamknięte w tym samym miejscu mniej więcej, przechodziła obok Gwen Śmiała się z niej złowieszczo, jeszcze bardziej ją gnębiąc już i tak w tych ciężkich chwilach. 11 września 1989 roku rozpoczął się właściwy proces i Katy utrzymała swoją wersję w przesłuchaniach, tak naprawdę zwaliła całą winę na Głę i mówiła, że to ona była osobą dominującą w tej relacji i że nigdy nikogo nie kochała tak, jak jej, a to, co one robiły, miało być żartem, który po prostu wymknął się spod kontroli, a tak naprawdę przecież nie chciała nikomu zrobić krzywdę, lecz po prostu nie chciała stracić Gwen. Tymi zaznaniami próbowała zaskarbić sobie nieco sympatię przysięgłych, o ile to w ogóle możliwe. W każdym razie musicie wiedzieć, że sprawa Kati była dosyć ciekawa, a także z góry już przesądzona, bo kobieta poszła na ugodę z prokuraturą i w zamian za niższy proponowany werdykt postanowiła złożyć zeznania, które obciążą Gwen. I nie do końca rozumiem, w czym tu była lepsza od Gwen i dlaczego to jej dano wiarę. Chyba po prostu zaproponowała to pierwsza i dlatego. I pierwsza w ogóle została zatrzymana i zabrała głos w tej sprawie, w związku z tym miała szansę być tą lepszą w tej sprawie, o ile tak można powiedzieć. W każdym razie, w wyniku tak zwanych zeznań Cathy, które nie wiem czemu były traktowane jako wiarygodne, mimo że w jej interesie było, Oczernić byłą kochankę i byłą partnerkę. W wyniku tych zeznań Gwen oskarżono nie tylko o odejście Edith Cook, ale także o Margaret Chamber i czego w przypadku Katy nie zrobiono, także o Myrtle Luce, May Mason, a także Belle Card. Pamiętacie jeszcze ten niezwykle udany poemat, który Katy napisała do Gwen gdzie mówiła, że Gwen będzie jej na zawsze i na pięć dni dłużej. Na zawsze i na pięć dni dłużej to jest tytuł książki wydanej w 1992 roku dziennikarza śledczego Lowella Kufilta, który w tej książce sprawdzał wiarygodność hipotezy, że to Katy była prowodyrem tej całej gry i że to Katy tak naprawdę wmanewrowała Gwen w całą sytuację. Według niego uważa, że tak naprawdę to Katy wykonywała wszystko, a to Gwen stała na czatach. W tej książce rozmawia z różnymi znajomymi z dzieciństwa, a także z mężem Katy i współpracownikami, a także udowadnia, że u Katy zdiagnozowano zarówno narcyzm, jak i to, że jest ona patologicznym kłamcą co swoją drogą jest prawdziwą jakby jednostką, a nie tylko dosyć siarczystym epitetem przed określeniem tego, czym Katy również także i w moim odczuciu była. Proces Gwen Graham i Katie Woods trwał zaledwie tydzień, zaś narada przysięgłych sześć godzin. Obie zostały uznane za winne zarzucanych im czynów, a jednak różnica wydawała się druskocząca bo Gwen otrzymała pięciokrotne dożywocie bez możliwości wcześniejszego zwolnienia, natomiast Kati dostała 20 lat. Podobno już w zamknięciu Kati, pewnego razu, gdy przyjęła pewne substancje nielegalne i była na haju, wyznała do swoich współtowarzyszek niedoli, że to tak naprawdę ona wyrobiła Gwen. Jednak jak pewnie zdajecie sobie sprawę, Zeznania, które opowiadają o takich podejrzanych wyznaniach pod wpływem, nie mają większej wartości prawnej. W październiku 2019 roku, 59-letnia Cathy Woods wyszła na wolność warunkowo. Mieszka ona w Południowej Karolinie wraz ze swoją siostrą i otrzymała ona zakaz pracy z osobami starszymi. Tymczasem Gwen Graham nie ma nawet co marzyć o wolności. I to już koniec tej sprawy. Jestem bardzo ciekawa, co wy o niej sądzicie? Kto według Was był prawdziwym prowodyrem wysyłania pacjentów na tamten świat? Czy mimo tego, że obie kobiety zrobiły źle, Gwen być może wzbudziła Waszą sympatię, albo przynajmniej żal? W tej całej opowieści. Dajcie znać pod spodem. Jednocześnie chciałam Was bardzo przeprosić, jeśli podczas filmu było słychać jakieś dziwne dźwięki. Związane jest to z tym, że moi sąsiedzi postanowili, że lato to jest najlepszy okres, aby dokonywać pewnych prac remontowych, i naprawdę starałam się znaleźć odpowiedni moment na nagranie tego odcinka, jednak, jak widzicie, nie mogłam się od pewnych prac budowlanych po prostu uwolnić. Mam nadzieję jednak, że z odcinkiem jest wszystko w porządku. Jeśli Wam się podobało i chcecie wspierać moją pracę, to zostawcie łapkę, albo zasubskrybujcie, albo kliknijcie dzwoneczek, albo skomentujcie, albo nie róbcie nic, jak chcecie w każdym razie jeśli coś tam zostawicie, mnie będzie bardzo miło, bo kanał będzie mógł docierać dzięki temu do kolejnych osób. Jednocześnie jestem ciekawa, jak podobają Wam się tak długie odcinki jak ten. Czy był on trochę za długi, czy wręcz przeciwnie, wolelibyście, aby odcinki były właśnie tej długości? Dajcie znać i trzymajcie się zdrowo, a także komfortowo w te jakże upalne tygodnie lata. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie i do usłyszenia wkrótce. Pa! pa.